O zabranie głosu proszę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generała brygadiera Wiesława Leśnikiewicza. Szanowny panie senatorze, panie wojewodo, panie marszałku, zamienici goście, panie i panowie oficerowie, panie komendancie wojewódzkim przede wszystkim. Jestem ogromnie rad, że w dniu dzisiejszym mogłem przekazać to poprzez ten sztandar władze Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie województwa warmińskiego, warmińsko-mazurskiego, komendantowi albo osobie, która w pełni zasługuje na objęcie tego stanowiska. Nie ulega wątpliwości, że w Państwowej Straży Pożarnej musi być pewien konsensus między osobą wskazaną a władzą wykonawczą, którą reprezentuje pan wojewoda, i uzyskując stosowną akceptację pana wojewody na powołanie pana starszego brygadiera Mirosława Lucyckiego, następnego warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego, można było wystąpić z wnioskiem do pana ministra o powołanie. Pan minister przychylił się do tej propozycji, stąd też dzisiejsze święto. Dla Mirka zapewne to jest taka ciekawe odniesienie, jeżeli chodzi o daty, bowiem 1 listopada bodajże 98 roku obejmował funkcję komendanta wówczas rejonowego Straży Pożarnej w Mławie, po czym zostawał komendantem powiatowym, a wcześniej będąc tam oficerem głównie operacyjnym nabiera pewnego doświadczenia, umiejętności. Nie oznacza to wcale, że to jest dystans z województwa mazowieckiego na rzecz województwa warmińsko-mazurskiego, bowiem urodził się na terenie tej ziemi i tutaj się wychowywał i tutaj właściwie wyrastał w tymże klimacie. Od 2009 roku był zastępcą komendanta wojewódzkiego, stąd też któraś z koleżanek dziennikarek zapytała mnie, czy były jakieś wskazania dodatkowe. Nie było, bowiem taka natura rzeczy w Straży Pożarnej jest, że spośród zastępców wskazuje się kolejnego następcę, który ewentualnie obejmuje to stanowisko. Chciałem wyrazić ogromną wdzięczność panu wojewodzie za akceptację tejże osoby. Mam nadzieję, że sprosta wszystkim wymaganiom, które są mu postawione na tym stanowisku. Jestem przekonany, że pan starszy brygadier ma wielkie serce do Straży Pożarnej, do zadań, które są mu powierzone. Ja go obserwowałem jeszcze jak będąc komendantem wojewódzkim, kiedy widziałem jego ogromne zaangażowanie, gdy pracował jako komendant powiatowy w Mławie. Myślę, że realizował się również w sposób odpowiedni tu, na terenie tego województwa i będzie przyczynkiem do dalszego rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wszystkich elementów, które stanowią o pewnym łańcuchu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym na terenie tego województwa. Ja proszę również i apeluję, zresztą również to w swojej wypowiedzi takiej oficjalnej do dziennikarzy przekazałem, że bardzo mi należy na właściwych relacjach ze służbami, a przede wszystkim z władzą również i samorządową, nie mówiąc o tym, ze swoją wodą trzeba współpracować należycie, i to taka kolej rzeczy powinna być, bowiem dzięki temu, że widzimy tutaj pewną synergię wspólnych działań, zarówno po stronie pana wojewody, jak również po stronie pana marszałka, dostrzegamy znakomity rozwój, jaki dokonuje się w ostatnich latach na terenie Warmii i Mazur, całego systemu bezpieczeństwa. W różnych komponentach, a zwłaszcza w tych, za które odpowiadam ja jako komendant główny i szef obrony cywilnej kraju. Bowiem również system powiadamia ratunkowego, który musi być dokończony w najbliższym czasie na terenie województwa, jest również ważnym wyzwaniem do dokończenia na terenie tego województwa. Co prawda postęp jest znakomity i widoczny z Warszawy, z perspektywy również warszawskiej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym tutaj znamienitym gościom reprezentującym samorządy, nie tylko służbom, inspekcjom, kolegom z Wojska Polskiego, bowiem funkcjonujemy w pewnej wspólnej rzeczywistości. Bez właściwego wsparcia, jakie musi doświadczyć pan komendant wojewódzki w państwa osobach, zapewne niewiele mógłby zdziałać. Jestem przekonany, że w Straży Pożarnej mamy mundury, mamy określone polety i hierarchię służbową. Strona służbowa z pełną aprobatą przyjmie tą nominację i mam nadzieję, że wypełni nie tyle oczekiwania, co właściwie narzuci styl pracy niezbędny do realizacji kolejnych przedsięwzięć na terenie tego województwa. Panie senatorze, chciałem bardzo serdecznie panu podziękować za pana wielkie serce, otwarcie dla Straży Pożarnej, dostrzegane w różnych okolicznościach, w tym również w Senacie, bowiem wiele spraw niedługo trafi do Senatu, choćby nawet ustawa o ochronie ludności, która da trochę inną perspektywę również na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Panie komendancie, gratuluję panu jeszcze raz objęcia funkcji.
warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego, a ja jestem przekonany, że powinności, jakie są na Panu nałożone, zostaną wypełnione. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy Panu Komendantowi Głównemu za zabranie głosu. O zabranie głosu proszę warmińsko-mazurskiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego, Pana Mariana Podziemskiego. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, Panie Generale, Panie Marszałku, Panie i Panowie Oficerowie, znakomici goście. Właściwie to, co chciałbym powiedzieć i wyrazić w stosunku do nowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powiedział Pan Generał. Niemniej jednak chcę powiedzieć tak, że jestem pewien, że Pan Komendant Rutecki, Mirosław, spełni wszelkie postawione zadania przed Państwową Strażą Pożarną w Województwie Warmińsko-Mazurskim i będzie realizował te zadania w sposób należyty, bo znamy się od czasu powołania na zastępcę i w tej działce logistyki, która mi najbardziej leży na sercu w sensie działań związanych z jak największym doposażeniem Państwowej Straży Pożarnej, no dokonał niejednokrotnie takich cudów, na których oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy w sensie takim, żeby Państwowa Straż Pożarna w województwie warmińsko-mazurskim nie odstępowała od innych województw, a tak raczej nie jest, dzięki również wsparciu samorządu i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa, który ma serce po właściwej stronie jako szef Ochotniczej Straży Pożarnej. Ma mundur, tak. I myślę, że to, co powiedział Pan Generał, jest prawdą. Nie myślę, a jestem pewien, bo ta współpraca pomiędzy samorządem a tą korporacją rządową w różnym wydaniu jest właściwa i w sposób właściwy ta misja nasza jest wypełniana. Mirku, gratuluję Tobie objęcia zaszczytnego, honorowego stanowiska w województwie warmińsko-mazurskim jako oficer. Od wielu lat podołasz wszelkim przeciwnościom losu. Gratuluję i jeszcze raz życzę, abyś pełnił tą swoją funkcję w sposób należyty, a Państwa proszę o wsparcie komendanta i całej kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Na pamiątkę dzisiejszego awansu, nominacji, chciałbym przekazać Panu Komendantowi grafikę. Tutaj jedna z pań w urzędzie mówiła, że to są krzaki, a w związku z tym, że Mirek jest myśliwym, to Państwo nie widzicie, ja to widzę, gdzie on tu siedzi w tych krzakach i czai się na zwierzynę. W związku z tym, żeby odstresować się od zadań Państwowej Straży Pożarnej, życzę, aby w tych krzakach miał Pan całą przyjemność. Dziękujemy Panu Wojewodzie. O zabranie głosu proszę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Jacka Protasa. Więc Szanowni Państwo, w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także strażaków ochotników, chciałbym bardzo serdecznie przede wszystkim pogratulować Panu Komendantowi Głównemu i Panu Wojewodzie trafnych decyzji i Panu Komendantowi Wojewódzkiemu od paru minut awansu i przyjęcia tejże jakże ważnej i zaszczytnej funkcji. Panie Komendancie, znamy się od wielu lat, współpracujemy od wielu lat, stąd też z głębokim przekonaniem mogę stwierdzić, że ta funkcja i przewodzenie Państwowej Straży Pożarnej w naszym regionie trafiło w godne ręce. Deklaruję w imieniu samorządu województwa, że będziemy, tak jak do tej pory,
wszelkimi możliwymi sposobami wspierać Państwową Straż Pożarną, a w imieniu strażaków ochotników oczywiście deklaruję pełną współpracę i licząc na wsparcie organizacyjne i na takie jak najlepsze współdziałanie. Szanowni Państwo, gratulując, chcę przekazać zaświadczenie o tym, że się cieszymy z tego awansu i albumu. Tak, z Szumarami Warmińsko-Mazurskimi, ale dementuję, jakobyśmy się pogodzili z nazwą, że jesteśmy z województwem, z nazwą właśnie z tym słowem Szumary. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu marszałkowi. O zabranie głosu proszę przedstawiciela parlamentarzystów z Warmii i Mazur, pana senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Ryszarda Góreckiego. Szanowny panie komendancie, panie wojewodo, panie marszałku, panie generale policji, szanowni państwo, przede wszystkim chcę podziękować panu Wiesiowi Wiesiakowiczowi, że po raz kolejny przybywa do Olsztyna, nie lekceważy naszego regionu i nam zawsze pomaga. A ponadto jest, jak zauważyliście, człowiekiem, który nie jest zarozumiałym, jest bardzo życzliwym, sympatycznym. I chciałoby się, by wiele innych szefów różnych organów centralnych miało taki charakter. I to mówię bardzo poważnie. I za to bardzo dziękuję, że los spotkał w moim życiu takiego obywatela. Gratuluję decyzji, nawiązuję do wypowiedzi pana marszałka. Rzeczywiście była to mądra decyzja, obserwując te wydarzenia, które miały miejsce i obserwując tych ludzi, którzy byli zaangażowani w pracę naszej Straży Pożarnej. Mądra decyzja, wojewodo, panie wojewodo, mądra, rzeczywiście wspierająca decyzja. Gratuluję wam. A panu komendantowi przekazuję pisemne gratulacje, nie będę czytał, jeśli panu dobrze powodzi w pełnieniu tej funkcji, a będziemy pomagali wspólnie na pewno z panem komendantem, który jest tak sympatyczny nie tylko do straży, ale także do uniwersytetu, czego dowodem była jego częsta obecność także w uniwersytecie. Życzyłbym sobie, byśmy zastanowili się, jak się włączyć do dobrej współpracy w zakresie kształcenia i nawet badań. Mamy dwa kierunki kształcenia, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne. I tego bym sobie życzył, byśmy to dobrze uczynili, patrząc na pana marszałka, zwłaszcza, który na pewno będzie to wspierał, tylko musimy wiedzieć, w jakim kierunku będziemy to realizowali, a pan wojewoda będzie podpisywał. Gratuluję jeszcze raz, wręczę pod nominację. Książkę pan też dostał. Dziękuję serdecznie panu senatorowi. Szanowny panie komendancie, panie wojewodo, panie marszałku, szanowni zebrani. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w uroczystości, w trakcie której poznajemy nowego, starego komendanta, bo przecież znamy się doskonale. Jestem przekonany, że ten wybór, który na wniosek pana wojewody został dokonany przez komendanta głównego, jest najlepszym wyborem, jaki mógł się zdarzyć. Współpraca nasza do tej pory układała się zarówno jeśli chodzi o miasto Olsztyn, jak i komendę wojewódzką na wzorowym poziomie. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak wspaniałych strażaków, bo na co dzień obserwujemy wasze zmagania, wasze różnego rodzaju działania, a jednocześnie podkreślam to na każdym spotkaniu. Na podstawie raportu o stanie miasta, który jest robiony dwukrotnie, to znaczy co dwa lata, nasi mieszkańcy w sposób jednoznaczny, zdecydowany wypowiadają się, że największym zaufaniem darzą naszą Straż Miejską, Komendę Straży Pożarnej, tak to właściwie. Straż Miejska trochę dalej jest oczywiście, ale jest również bardzo potrzebna, to nie ulega wątpliwości, na pewno mimo różnych działań nie będziemy jej likwidować. Natomiast wam jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję
za to, co robicie na co dzień dla naszych mieszkańców, bo jest to na pewno doceniane. No dzisiaj jest to wyjątkowe święto, zarówno dla nowego pana komendanta, jak i zapewne dla was wszystkich. Chciałbym złożyć jak najlepsze życzenia panu komendantowi Mirosławowi Ruteckiemu. Życzyć, ażebyście wy wszyscy, którzy jesteście w tej służbie na co dzień, w bardzo trudnej służbie, mieli jak najlepsze warunki do jej wykonywania, ażebyście pod przywództwem pana komendanta mogli realizować swoje plany, marzenia, te zawodowe, jak i również, ażeby spełniły się te zwykłe, normalne, codzienne, prywatne, rodzinne. Jestem przekonany, że tak będzie. Ze swojej strony serdecznie gratuluję tej nominacji. Dziękuję panu komendantowi za ten wysiłek, który wkładał do tej pory w rozwój straży i wszystkich służb, które na co dzień reprezentuje. Jestem przekonany, że to nowe wyzwanie jest rzeczywiście bardzo ambitnym wyzwaniem, ale mając to doświadczenie, mając to wiedzę, mając te umiejętności, na pewno pan komendant jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Serdecznie gratuluję i jeszcze raz wam wszystkim dziękuję za to, co robicie dla naszych mieszkańców. Jak pamiętacie? Dziękujemy panu prezydentowi. O zabranie głosu proszę komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, pana nadinspektora Józefa Gdańskiego. Może być podzielona na dwie części. Najpierw taka nieoficjalna. Mirek, trochę za długie miałeś to przemówienie, jeśli chodzi o ekspoze. Wiesz, mam brako jeszcze premiera byś wyprzedził, ale nie przejmuj się. My ci wybijemy to z głowy w niedługim czasie i na pewno zastępcom nie będziesz przeszkadzał w pracy. Damy ci zajęcia. Panie senatorze, panie komendancie główny, panie wojewodo, szanowni samorządowcy z panem marszałkiem, panem prezydentem, dostojni goście, panie, panowie oficerowie, pracownicy Państwowej Straży Pożarnej. Tak się złożyło, że w dniu dzisiejszym witamy starego, młodego komendanta, jak tu padło, i w imieniu służb mundurowych, bo w takich będę się wypowiadał, chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi głównemu i panu wojewodzie za bardzo trafne wskazanie, bo myśmy nie kryje kibicowali naszemu Mirkowi, aczkolwiek nie chcieliśmy zapraszyć głośno, za bardzo żeśmy o tym nie rozmawiali, ale cieszymy się niezmiernie z tego, że właśnie Mirek został komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, a w zasadzie warmińsko-mazurskim komendantem. I jeszcze raz wielkie ukłony za wielką mądrość wyboru właśnie tej osoby. Mirek zna środowisko, zna oficerów, zna też służby mundurowe, szefów służb mundurowych. Jest tylko najmłodszym w tej chwili, ale z czasem mu to przejdzie. Więc dlatego też cieszymy się ogromnie i stąd też w imieniu służb mundurowych chciałbym tobie, Mirku, złożyć najserdeczniejsze gratulacje, życzenia wszystkiego najlepszego. Na pewno będzie to ciężkie, trudne wyzwanie, ale myślę, że wspólnie damy sobie radę i nieraz w różnych sytuacjach żeśmy pokazali, że potrafimy zarządzać, potrafimy pracować i ani komendant główny policji, ani komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, ani wojewoda czy marszałek nie musieli się za nas wstydzić. Także gratulujemy ci, życzymy ci sukcesów, życzymy ci dużo sił takich witalnych do tego, co będzie ciebie czekać, a spotkanie z nami też cię będzie jeszcze czekać. Więc wszystkiego dobrego i może zapraszam panów komendantów, dowódców, szefów o złożenie w tej chwili życzeń wspólnie ze mną. Wszystkiego dobrego. Nie, nie, nie. No.
Dziękujemy panu komendantowi wojewódzkiemu policji, dziękujemy szefom rady i współdziałających służb. O zabranie głosu proszę przedstawiciela kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana komendanta z EUK-u, pana starszego brygadiera Mirosława Wołowicza. Panie senatorze, panie wojewodo, panie komendancie główny, panie wojewodo, panie marszałku, szanowni państwo, panie i panowie oficerowie, zabierać głos po najwyższym rangą przełożonym, jeżeli się w ogóle ten głos zabiera, to powinien być jak najkrócej zabierany, dlatego w krótkich strażackich słowach chciałem w imieniu wszystkich komendantów miejskich, powiatowych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego złożyć panu komendantowi wojewódzkiemu najszczersze życzenia, dużo zdrowia i wytrwałości, sukcesów, ponieważ te sukcesy będą też naszymi sukcesami, a także, żeby każdy dzień służby i współpracy z nami był dla pana dniem szczęśliwym. Wszystkiego dobrego, panie komendancie. Dziękujemy. Czy ktoś z zaproszonych gości zechciałby jeszcze zabrać głos, to proszę. Szanowni Państwo, cóż w takim momencie powiedzieć jako nasz sąsiad, ponieważ jako starosta Granicze, czy jako starostwo graniczymy z dwoma powiatami, z województwa warmińsko-mazurskiego, z powiatem działdowskim, z powiatem widzickim, ale myślę, że dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze święto jest również takim wydarzeniem dla mnie jako kolegi Mirka Ruteckiego, ale jednocześnie osoby, która przez wiele lat miała tę możliwość współpracy z komendantem powiatowym, wtedy jeszcze powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Dzisiaj jest to dzień szczególny. Ja bardzo się cieszę. Myślę, że nie tylko ja, ale również moi koledzy, którzy z Mirkiem pracowali przez wiele lat, że dzisiaj objął stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ale nie zapomina o Mławie, z czego się cieszę, bo mamy te relacje koleżeńskie. Wspiera cały czas nas jako tych, którzy przez wiele lat tworzyli Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, jest osobą zawsze otwartą na pomoc dla innego człowieka. Bardzo się z tego cieszę, kolego Mirku, bo tak jak powiedziałem, przez wiele lat mieliśmy tę możliwość współpracy nie tylko na tej niwie Samorząd Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ale również na tej niwie między strażakami ochotnikami, gdzie ja mam ten zaszczyt być prezesem Zarządu Powiatowego Strażaków Ochotników i również te relacje między nami dla poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu były zawsze dobre. Tak jak pan generał powiedział, żeby za długo nie przemawiać, bo ja rozumiem, że każdy następny mówca będzie skracał swoje wystąpienie, to ja wtedy, kiedy Mirek jeszcze był komendantem powiatowym, to tak to muszę powiedzieć, że dzisiaj to był pierwszy element, a takich elementów w przemówieniach komendant Gleski ma 7. To tylko taki zaczyn, zobaczymy jak to będzie, a tutaj pan komendant policji powiedział, że krócej, więc myślę, że dostosuje się tutaj do tego, o czym mówił pan komendant. Mirku, szczerze ci gratuluję. Wiem, że na pewno znajdziesz wśród strażaków
swoich właściwych przyjaciół, kolegów. Ja wierzę głęboko w to, że masz wsparcie pana wojewody, marszałka województwa, komendanta głównego, pana prezydenta i samorządowców województwa warmińsko-mazurskiego, tak jak zawsze miałeś wsparcie samorządowców powiatu mławskiego czy samorządowców naszego Mazowsza. Posłużę się takim cytatem, który widziałem i wisi dzisiaj taki napis w jednej ze strażnic i te słowa kieruję do ciebie, ale wiem, że tę życzliwość nie będziesz miał tylko z gór, ale będziesz miał tę życzliwość wśród braci strażackich, wszystkich tych, którzy tutaj na tej sali są, ale nie tylko, bo część przecież musi pełnić służbę. Bo kto pomoc swą niesie, dzień jasny czy noc, ratując pałace czy chaty, niech pomni, że boska potęga i moc nie będzie uszczędzić zapłaty. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy panu staroście. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Tadeusz Jakubik. W imieniu emerytów i rencistów pożarnictwa województwa warmińsko-mazurskiego chciałem pogratulować panu tej zaszczytnej funkcji i myślę, że współpraca nasza będzie owocna dla dobra nas wszystkich. W tej chwili emerytów i rencistów już jest więcej w województwie niż strażaków w służbie czynnej. A więc jest to dość duża armia, z którą powinno się liczyć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chciałby? Dziękuję. Dowódcą uroczystości proszę o dalsze poprowadzenie. Panie, panowie oficerowie, podczas sztandarowi sztandar komendy odprowadzi. Masz. Panie generale, młodszy brygadier Ficiński melduje zakończenie uroczystości z okazji przyjęcia obowiązku warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję. Panie, panowie oficerowie. Serdecznie dziękujemy. Zapraszam jeszcze pana komendanta wojewódzkiego do zabrania głosu. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za wiele życzeń, za bardzo wiele ciepłych słów. Jestem tym zbudowany. Już właściwie swoją obecnością akcentujecie, że można zawsze na państwa liczyć. Ja ze swojej strony, tak jak powiedziałem, zapewniam, że dołożę wszelkich starań, ażeby właściwie realizować powierzone mi zadania. A teraz zapraszam serdecznie na coś słodkiego, niżej na stołówkę. Niech to będzie akcentem do dalszego miłego spotkania. Zapraszam serdecznie. We are coming.